Zbliża się koniec roku, a to oznacza tylko jedno. Czas na podsumowanie najlepszych monitorów, jakie miałem okazję przetestować. Jak widzicie po tytule, dzisiaj pokażę Wam monitory do 1000 zł, następnie zrobimy monitory do 2000 zł, a następnie pokażę Wam najlepsze możliwe sprzęty praktycznie bez budżetu. Tradycyjnie, jak to w tej serii, pokażę Wam te monitory, które sam miałem okazję przetestować i sam bardzo dobrze znam. Jeśli Waszym zdaniem brakuje w tej serii jakiegoś monitora, a obowiązkowo powinien się on tutaj znaleźć, to piszcie śmiało o takich monitorach w komentarzach, bo prawdopodobnie takiego sprzętu jeszcze nie przetestowałem, więc mogę przetestować w przyszłości. Zaczniemy od najtańszych monitorów za około 500-600 zł, ponieważ jest to idealny budżet na to, aby trafić na naprawdę fajne 24-calowe monitory na matrycy IPS i rozdzielczości 1080p na odświeżaniu 75 Hz. W tym zakresie cenowym postanowiłem polecić Wam 3 monitory, ponieważ jest to jeden z segmentów, który bardzo często się wyprzedaje i któryś z monitorów może być niedostępny. Zaczniemy od modelu LG 24MP60G, który to moim zdaniem z tej trójki jest monitorem najlepszym, ale często także najdroższym. Ma on zdecydowanie najlepszy czat reakcji pikseli oraz najlepiej dostosowane przekłamanie barw, a dodatkowo dzięki temu, że posiada onboard DisplayPort, to możecie włączyć na nim chociażby G-Synca do wspaniałego wręcz upłynnienia obrazu. Stąd też uważam, że jest to aktualnie najlepszy monitor dla graczy, którzy szukają czegoś poniżej 600 zł na odświeżaniu 75 Hz. Samsung to praktycznie równie dobra propozycja, ale ma odrobinę wyższe smużenie i brakuje tutaj portu DisplayPort, więc można zapomnieć o G-Syncu, ale odrabia to większą jasnością maksymalną, co może być ważnym punktem dla osób pracujących w jasnych pomieszczeniach. Mimo tych minusów jest to sprzęt naprawdę warty polecenia, ponieważ jest on często o minimum 50 zł tańszy od LG, a przecież nie wszyscy muszą dopłacać po dodatkowy port, który bardziej przyda się graczom. Najważniejsze, że kolory oraz przekłamanie na tym sprzęcie są naprawdę dobre, jak na taką cenę. Trzecią propozycją jest jeden z najbardziej popularnych monitorów od Acera. Monitor, któremu jest bardzo, ale to bardzo blisko do Samsunga. Bardzo podobne właściwości, odrobinkę gorsze przekłamanie barw, odrobinę niższa jasność maksymalna, ale za to odrobinę lepsze smużenie. I tradycyjny zestaw dwóch portów HDMI i jednego VGA. Jeśli znajdziecie te trzy monitory w tej samej cenie, to zdecydowanie brałbym model od LG ze względu na najlepiej dostosowany panel pod praktycznie każdym względem. Najczęściej jednak zobaczycie, że Samsung, jak i Acer, będą od niego tańsze i jeśli nie potrzebujecie właściwości bardziej skierowanych do gier, a cenicie odrobinę wyższą jasność maksymalną, to śmiało możecie zaoszczędzić 50 zł albo stówkę. Cokolwiek byście nie wybrali z tych trzech monitorów, to moim zdaniem będziecie zadowoleni z ich właściwości jak na ich cenę. Sprawa zmienia się dosłownie o 180 stopni, kiedy do budżetu dodamy 100 albo 150 zł. Dlaczego? Ponieważ jakiś czas temu na rynku pojawił się najtańszy możliwy monitor 144 Hz na IPS-ie i na dzień, kiedy to nagrywam, kosztuje on 699 zł. Mowa tutaj o modelu 24GN600, który to będzie idealnym wyborem dla osób szukających sprzętu z krwi i kości do grania za możliwie jak najmniejszą kwotę. Od razu zaznaczę, że sprzęt ten nie jest idealny. I chociaż ma topowy czas reakcji pikseli i równie świetny input lag oraz zaskakująco dobrze skalibrowany panel, tak też tak fantastyczne smużenie uzyskuje on m.in. przez to, że ma gorszy od standardu kontrast. Objawia się to tym, że czerń wydaje się bardziej srebrzysta i niestety łatwiej zauważyć problemy nierównomiernego podświetlenia. Tak więc dostajemy przewspaniałe właściwości do gier z fantastyczną płynnością i bardzo czystym obrazem podczas ruchu, ale w tym budżecie niestety widzimy kompromisy w jakości i równomierności podświetlenia. Mimo wszystko szczerze uważam, że jeśli dla siebie albo dla kogoś chcielibyście kupić monitor za 600 zł, a wiecie, że miałby być to monitor do grania, to bardzo, ale to bardzo polecam się zastanowić nad dołożeniem tej dosłownie stówki więcej, aby uzyskać sprzęt, który w grach będzie działał nieporównywalnie lepiej. Podkreślę tylko, że ten monitor jest fantastyczny, kiedy kosztuje 699 zł, a jego maksymalna cena, za którą nadal jestem w stanie go polecić, to granica 799 zł. Nie mogę zapomnieć o tych wszystkich, którzy kochają przepiękną czerń, a co za tym idzie, lubią matrycę VA. Niestety, tak jak producenci tych matryc nie zrobili żadnego dużego kroku naprzód w ostatnim roku, tak też dzięki temu, że mamy ogromny wybór na rynku i ogromną konkurencję, to jesteśmy w stanie znaleźć naprawdę świetne monitory z genialną czernią 165 Hz za około 750 do 850 zł. Jednym z najtańszych monitorów o takich właściwościach będzie Philips na wyjątkowym panelu VA o przeogromnym wręcz pokryciu. Jeśli jest
jesteście fanami bardzo żywych i bardzo nasyconych, wręcz przekłamanych barw oraz przepięknej czerni, to jest to sprzęt bardzo ciekawy. Monitor, który bije inne ceną, ale jak to w przypadku Matryc VA, trzeba być świadomy smużenia na takich monitorach. Zmiana ciemnych barw na takich monitorach trwa długo, co objawia się widoczną smugą za obiektem oraz mniej czystym i ostrym obrazem podczas ruchu. Są jednak ludzie, którym to nie przeszkadza lub tego nie widzą, albo zdecydowanie bardziej doceniają plusy Matryc VA i jeśli takimi osobami jesteście, to myślę, że ten sprzęt na tym wyjątkowym panelu to będzie niezła ciekawostka. Inną opcją, która na rynku bardzo często występuje w kwocie poniżej 800 zł, będzie Yama GB2466. Tutaj, w przeciwieństwie do Philipsa, mamy do czynienia z naturalnymi kolorami standardu sRGB, a nie z bardzo żywymi barwami szerokiego gamutu. Do tego przepiękna czerń, tradycyjne dla paneli VA smużenie. Fajny sprzęt jako opcja dla osób szukających czegoś z mniej przesyconymi barwami. Bardzo popularny w tym segmencie jest również Samsung Odyssey G3, który zdecydowanie te poprzednie monitory bije jakością wykonania i ogólnie wszystkim, co jest na zewnątrz. Jeśli znajdziecie go poniżej 900 zł, to śmiało będzie to taki najbardziej kompletny monitor w tej klasie sprzętu na Matrycy VA. No i przechodzimy do budżetu 850 zł i wyżej, gdzie trafiamy na najbardziej kompletne monitory o szybkim odświeżaniu na panelach IPS. Zaczynamy od modelu Yamy, który oferuje przyjemne, naturalne pokrycie gamutu i fantastyczny czad reakcji pikseli, a dodatkowo jest on, można powiedzieć, jednym z najtańszych z tej najwyższej półki. Jedynym minusem, który nasuwa mi się na myśl, to zaskakująco wysoka jasność minimalna, więc niektórzy będą musieli skorzystać z zewnętrznego oprogramowania, aby ten monitor ściemnić podczas wielogodzinnych nocnych posiadówek. Poza tym minusem, zarówno model 24, jak i 25 to sprzęty przemyślane i świetnie dostosowane pod względem czystości obrazu podczas ruchu. Oczywiście PowerR, ukośnik G-Sync działają tutaj równie dobrze. Następnym wyborem jest nowa, odświeżona wersja legendarnego już monitora AOC24G2U, czyli AOC24G2SPU. Kocham te nazwy. Jest to monitor dla osób, które szukają odrobinkę lepszej czerni i chcą mieć odrobinę lepszą pewność, że znacznie mniej będzie widoczny chociażby IPS Glow. Fantastyczny monitor pod względem jego wykonania, podstawy, dodatkowych portów czy nadal dobrego, chociaż nie idealnego, czasu reakcji pikseli i bardzo przyjemne, nasycone barwy szerokiego gamutu. Zdecydowanie jest to bardzo dobry następca swojego kultowego starszego brata. A jak popatrzymy na maksymalną jasność, to jest to również najjaśniejszy monitor z całego dzisiejszego zestawienia. Jakiś minus? A proszę bardzo, podobnie jak w przypadku Yamy przed chwilą, minimalna jasność tego monitora jest dosyć spora. I przechodzimy do monitora, który moim skromnym zdaniem jest najbardziej kompletnym monitorem poniżej 1000 zł ze względu na fantastyczny panel o bardzo szerokim pokryciu i przepięknych, żywych barwach oraz topowym czasie reakcji pikseli. Dodajmy do tego wszystkiego naprawdę dobre, jak na taką cenę wykonanie, fajną podstawę czy raz jeszcze sporo portu. Dopóki monitor ten kosztuje poniżej 1000 zł, to jeśli jesteście osobami, które chcą kupić raz, a możliwie jak najlepiej, to moim zdaniem będzie to jeden z najciekawszych monitorów dla Was. A teraz przechodzimy do trzech monitorów, które postanowiłem włożyć tutaj bonusowo, ponieważ szczerze uważam, że one są pod jakimś względem unikatowe, albo nawet jeśli są odrobinkę powyżej tego budżetu, to idealnie pokażą Wam, co aktualnie potrafi ten rynek za na przykład 1050-1100 zł, bo może to nieźle namieszać niektórym. Zaczynamy od nietypowego monitora 21:9 od LG, ponieważ uważam, że być może dla niektórych z Was będzie to bardzo ciekawe, najtańsze możliwe wejście w ten świat ultrapanoramicznych monitorów. Miałem okazję przetestować poprzednią wersję tego monitora i była naprawdę świetna, tylko uwaga, przez to, że jest to sprzęt unikatowy, kosztuje on troszkę dużo, a jest to monitor 75-hercowy. Następna propozycja to przynajmniej na dzień nagrywania dosłownie najtańszy monitor 27-calowy 1440p na odświeżaniu 75Hz i matrycy IPS. Philips ten to idealny przedstawiciel sprzętu, gdzie płacimy tylko i wyłącznie za jedną rzecz, czyli za panel, ponieważ jakość wykonania czy podstawa jest tutaj tak tania, jak to tylko możliwe. Tak więc jest to fantastyczny sprzęt dla osób, które szukają monitora o zaskakująco dobrej równomierności i przekłamaniu barw na większej przekątnej i przepięknej rozdzielczości za jak najniższą cenę. I jeszcze dodatkowo mogą sobie to zamontować na jakimś zewnętrznym ramieniu, bo jest montaż VESA. Bonusowo postanowiłem umieścić tutaj również 27 cali 1440p 144 Hz, ponieważ na przestrzeni ostatniego roku takie monitory strasznie staniały i pokazany tutaj LG kosztuje często okolice 1199 zł. Osobiście uważam, że monitor to inwestycja na lata i coś, co zmieniamy bardzo rzadko, więc jeśli, być może,
Ktoś z Was ma już sprzęt albo planuje ulepszyć komputer w najbliższych latach tak, aby świetnie działał w tej większej rozdzielczości, to być może warto jest teraz dołożyć 200 zł zamiast chociażby modelu G24F i wziąć monitor większy ze znacznie lepszą rozdzielczością oraz posiadający topowe wręcz smużenie, ale robi to kosztem gorszego kontrastu i większego problemu z IPS Glow. Tak jak mówię, ten monitor znalazł się tutaj bonusowo, ponieważ chcę Wam po prostu pokazać, że monitory o takich właściwościach bardzo mocno staniały i nie musicie już wydawać 2000 zł, a wystarczy dosłownie okolice 1200 i znajdziecie coś naprawdę świetnego, chociaż posiadającego trochę kompromisów. Więcej o takich monitorach będzie oczywiście w następnym odcinku do 2000 zł. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się jak najbardziej podobał. Jeśli z czymś się nie zgadzacie, piszcie śmiało o tym w komentarzu, a mi nie zostało nic innego, jak po prostu życzyć Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.